Hej, cześć, siemano, z tej strony Lejkmer, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. No i słuchajcie, znaleźliśmy Iris, no niestety martwą, zmarła, ponieważ pękło jej serce, ze smutku, żalu i w ogóle. No i musimy ją pochować, ponieważ duch jej jest niespokojny, zresztą w poprzednim odcinku widzieliście, jak nas atakowała. No ale musimy to aktualnie znaleźć odpowiednie miejsce, aby ją pochować. Jest pieseł i koteł, ale oni nam dużo nie pomogą w tym momencie. A my musimy znaleźć te odpowiednie miejsce, tak? Nasza pani lubiła tu przesiadywać, ale to nie jest dobre miejsce. Za blisko domu. Poszukam gdzie indziej. Poszukamy, poszukamy. Tutaj coś mamy, przy kwiatkach. Iris von Everett lubiła kwiaty. A... grób? W takim miejscu? Okej. No jest jeszcze jedno miejsce, ale... czy ja mogę? To jest wyjście, tak? Tak, to jest wyjście. Chciałbym jeszcze pójść na tyły. Nie wiem, którędy mogę to zrobić. Na przykład tędy. Bo tu jest do zbrodni. Wygląda na nowy. A domek ogrodnika. Właśnie, domek ogrodnika. A, narzędzia tu mamy, tak? Wręcz pedantyczny porządek w narzędziach. Aha, no to w sumie mogliśmy w dwie strony pójść, tak? No dokładnie, i tu jest zawalone. To zwyczajnie w świecie wracamy. No i chyba już wiemy, tak? Gdzie pochowamy Iris. Ciekawe, co się stanie potem. To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak, lubiła tu malować. Czy pani von Everett miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. No niestety, brudna robota. Okej, dobra. Nie znal... kurde, jak to by za... no dobra, no nie znaliśmy jej, tak? Nie znałem Iris von Everett. I niewiele mogę o niej powiedzieć. Los chciał, że jej szczątki składa do grobu nieznajomy. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Coś jeszcze, Geralt? Miało być miło. Okej, dobra. Najpierw tak. Może oni coś mają do powiedzenia. Wy dwoje. Macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. No dobra, chciałbym złożyć szkicownik. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. A gdzie ją wezwiemy? Na głównym dziedzińcu? Duchu niespokojny. Złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. O, piękna, to ty nie jesteś. Wybacz, ale... wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Okej, co tam jest? Geralt, pokaż nam.
Jaki duży obraz, wow. No wyglądało ładnie. Teraz trochę to ruina się zrobiła. Mam iść za tobą? Dobrze. Co to za miejsce? Taki powrót do przyszłości troszkę. Namalowany świat. Dzieło Iris von Everetz. Fajnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda. A jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie. Dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everetz. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everetz. A potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. No, łatwo powiedzieć. No dobra, czy tu mamy coś... Coś jest. Widmo Olgierda i jego żony? Ale czemu się nie ruszają? To wspomnienie. Ale niekompletne, zatarte. Musisz mu się przyjrzeć i je naprawić. Dobra, czego tu brakuje w takim razie, tak? Co tu mamy? Szkicownik chyba. Duch od stepu nosi ślady częstego czytania. Dobra, stwierdzam, że Olgierd mógł to trzymać. Pasuje jak ulał. Co tu jeszcze mamy? Imbryk? Resztki zastawy do podwieczorku albo śniadania. To chyba nie to. Iris malowała dworek. Tu coś mamy. Paleta do mieszania farb. No to tu będzie pasowało. Pasuje jak ulał. No okej. Okay. Część mamy. Ładnie to wygląda, takie wiecie, rozmazane. Powinniśmy sprawić sobie psa. Albo lepiej psa i kota. Gdy przyjdzie Słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wybacz, zaczytałem się. Ha, taka ciekawa ta książka. Ha? Tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. Czemu? No tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Sielanka. Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj proszę na siebie.
Okej. Okay. Musimy się chyba dosyć szybko poruszać. Pewnie zauważyliście... Pewnie zauważyliście jakieś cięcie, czy coś w tym stylu. Zwyczajnie w świecie musiałem otworzyć drzwi. I mi się zginęło po prostu poprzedniej razem. Kolejne wspomnienie. Dobra, co tu mamy? Kieliszek. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierz, taki od świętnych dekoracji. No dobra. Spójrzmy. Pasuje jak ulał. Coś jeszcze? Nie, tylko kielich. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. No, widać, że są szczęśliwi po ślubie. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą. Ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko... Wiem, że to głupie, ale... On tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Są i pająki gdzieś tam w tle. Och, jaki malutki! I co pan? Chodź, malutki, do mnie. Okej, no... Te małe są jeszcze okej. Nie latają aż tak. Medalion drży. Co dalej? To zjawa? Może to klucznik? Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Nie no, super, cieszę się, niezmiernie się cieszę. Że z czymś będę musiał znowu walczyć. No dobra, musimy iść do środka. Okej, tędy. Znowu sen o przeszłości. Pewnie też niekompletny. Popatrzmy, mamy świniaka. Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. Jakiś dzbanek. Jak scena na obrazie. Są drogie. Ha, ten sam obraz. Tylko czy wszystko pasuje? O, ty mi tu nie pasujesz. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Co jeszcze? Co jeszcze jest tutaj do zbadania? Może coś w kuchni? Tu mamy zamknięte. Coś z tym obrazem mi nie pasuje, ale... Zaraz do tego dojdziemy. Może coś u góry? Cokolwiek? Geralt? Ha, coś jest, ale... Ale jest to jeszcze wyżej? Czy tu są w ogóle schody jeszcze do góry? Nie. Być może jest to na dole jednak. No tu przejścia już żadnego nie ma. A to było gdzieś w tym miejscu. Ciekawe. Chyba, że muszę podpalić po prostu świeczki. Na obrazie były zapalone, ale to nie wszystko.
No właśnie. Co jeszcze? Musimy przyjrzeć się obrazowi. Aha, ostatnie się nie paliły. Jedno krzesło, brak. I jedno. Tu tego krzesła nie było. Ciebie mogę zgasić. Czego tu jeszcze brakuje? Pani pan... kominek. Właśnie. Niby takie logiczne, a jednak... Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie, nie. Wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. To pewnie też. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Aha. Good luck. Jest i przeciwnik. Znowu ty. Nie znowu ja. To miejsce. Dobra, chodźmy do góry. Ciekawe miejsce, muszę wam powiedzieć. Małżeńska sypialnia. Zaś czegoś brakuje. Zakrwawiony ręcznik. Jest poplamiony krwią. Co tu jeszcze mam? Olgierda, który się myje. Oj, chyba doszło tu do czegoś niemiłego. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To... plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł! Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że Olgierd ma nawet swój portret. No dobra, chodźmy. Kolejne zatarte wspomnienie. Co tu mamy? Mamy jakieś wino, kielich. Zobaczmy na obraz. Okej. Siedział. I wino. Namalowała Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak z martwą naturą. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Kielich stał po środku. Może z tej strony. Nadal coś nie tak. No nie, no brakuje nam jeszcze owoców. Właśnie. Są świeże. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą.
Czego jeszcze brakuje? Są owoce... A, dobra, same owoce były. No spoko, myślałem, że były owoce i coś jeszcze. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. No nie, jabłka były z prawej strony. Chyba. To idzie tu. No. Chyba pasuje. Mam nadzieję. Geralt, pokaż jak to wygląda. Wszystko jest tak jak na obrazie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak. Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie. Olgierdzie! Podejrzane, bardzo bym powiedział. Znów ten korytarz. Uuu, ale ty mnie uderzyłeś mocno. Ej, dużo ich tutaj. Zgiń, przepadnij, zmoro nieczysta. Co tu się dzieje? To pracownia mistrza von Everetz. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Krew. Pewnie do praktyk magicznych. Ja już chyba wiem, kogo on chciał zatrzymać w pentagramie. No nie! Świeczki. Kreda. Zimą dwór był naprawdę ponury. On chyba chciał przyzwać lusterko, jeśli to naprawdę jest demon, i go, wiecie, uwięzić w pentagramie. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Księga o paktowaniu z demonami wosku. No dobra, tu jeszcze coś mamy. Bramy tajemnic między światami. Biblioteczka okultysty. Czarna magia. Zobaczmy. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Nie wiem, jak ustawić świeczki. Na pewno nie w środku. Na środku pentagramu, na wierzchołku pentagramu. Na okręgu opisującym. Jeziu, nie wiem. No, ustawmy na środku na razie. Spróbujmy może tak. Pudło. Aha, no dobra, możemy próbować. A gdyby tak... Pudło. Nic z tego. To może tak. A to... Wracaj! Musimy porozmawiać! Okej. Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. No nie wiem tak do końca, czy samemu. Właśnie, to były świeczki. Ja cały czas o świeczniku myślałem. A to on tam się ładował.
Dojanu Feus, Soba Kamisa Iada, Soba Kamisa Aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Krew. Aha. No to już wiemy, jak doszło do podpalenia. Ogień! Do mnie! Gaście pożar! Tego się nie spodziewałam. Zamknięte. Ani ja. Znaleźć inne wyjście. Oho! Do obrazu. O kurde, jakie ciekawe. Przemieszczanie się pomiędzy światami znowu. Sam środek burzy śnieżnej. Muszę się schronić w środku. No dobra, dawaj Geralt. Zaraz zamarzniemy. Aha, tam ktoś był. A Olgierd, Iris i jej ojciec. Proszę bardzo. Osuszona. Do ostatniej kropli. Dobra, brakuje kielicha. Jest kielich. Kufel do piwa. Ale pita z niego wódkę. Chyba wtedy zaczął palić. Ale kto? To chyba nie to. A tu jeszcze coś mamy. Nie zauważyłem. On będzie to czytał. Dokładnie. Kontrakt ślubny. Zawarty między Iris a Olgierdem. Dobra, ty to rozwinąłeś. To nie wystarczy. Wspomnienie jest nadal niepełne. No tu oczywiście kubełek. A więc kubełek. Tak umilał sobie długie zimowe wieczory. Nadto stoi, że Iris należy się szacunek. Że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato. Bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu. Na zawsze. Dość tego. Nie będziesz nam rozkazywał, ty... Ojcze... Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić. No nieźle. Co tu mam? Jakieś gule, tak? Coś w tym stylu. No ginżesz. Wtedy von Everetz przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Chodźmy, chodźmy, jestem ciekawy. Pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. Klucznik. W milczeniu. Ślady się. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Zadrapania od kocich pazurów. Duża gliniana miska. Niewielka miska, jak do zupy. No dobra. Halo, Geralt. Co tu się... No chcę w interakcję wejść, Geralt. Coś pomyliłem. No nie pomyliłeś. O właśnie. Mała misa. Sam raz. Dla koteła. Dużo dla... Żadnych innych nakryć na stole. No dobra, ale ja bym chciał dużą dlać dla psa. To chyba twoja miska. Jest i klucznik. Coś jeszcze dla klucznika, tak? Coś niósł, jakąś wazę. Coś w tym stylu. Tu jest. Taca.
Będzie grało? Pasuje jak ulał. Okej. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Wcale nie tak mało Olgierd musiał przejść. Olgierd von Everetz nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everetz. Moja żono. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. Czym jest ten parobek, który się tu pojawił? No nie, no nie musisz, że po ciemku będę walczył. Wygląda trochę jak Olgierd, bo ma taką, właśnie, no nie jak Olgierd, ale ma taką szablę podobną. I to jest Olgierd. O kurde. Dobre. Zły pomysł. Łohohoho, panie kolego. Dobra, weźmy, zarzućmy sobie Quen, bo tutaj... nie! Goddammit! Wiedźmina będą chować, to i niebo płacze. Okej. Chciałbym wykończyć tego jednego. Bo działa to tak, że jednego ubijamy. No bez jaj. No chodź. Okej, na razie możemy tylko z jednym walczyć. Bardzo sobie pozwalacie na machanie tym mieczem? Kurde, no bez jaj.
Jeden cios i mi pół HP spada. No nie, no nie wierzę, jak go pokonać? Wiecie co najbardziej mnie boli? Dobra, wiem o co chodzi chyba. Dobra, jakoś mi się udało. Skończ! Skończ, daj mi zarzucić kłem. Dobra, musimy na razie sobie troszkę... pouciekać. Już wam tłumaczę czemu, żeby sobie trochę życie poregenerować. I chyba wiem, na jakiej zasadzie on działa nam tutaj. On nam zbija. Zbija tarczę tymi mocnymi atakami. Dobra. Dobra. No staram się. Dobra, zobaczcie. Trzeba pilnować się, bo on... Przestań się bronić. No to, że on jest dobrym szermierzem, to nie ma co nawet tutaj polemizować. Zresztą widzicie, jak się broni. Dobra. No, raz tylko mnie trafił, nie? Chodź, 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 chodź. Dobra, został ostatni. I jego najbardziej się boję, nie? Co, chciałeś mnie piaskiem posypać? Udało się. O matko, za czwartym razem bądź za trzecim. Ja cię kręcę, nie? Ale przeciwnik naprawdę, no, zacny. Naprawdę fajnie zrobiony, chociaż jak już doszedłem do tego, jak działa, to jakoś tam dało się to ogarnąć. Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. A gdzie? W takim razie gdzie? Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Widziałem cię wcześniej, ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny.
To wszystko, co wiem. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Ale się naładowaliśmy tymi eliksirami. Okej. Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się, jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci różę. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadło, którego nie można stłuc? Do zobaczenia. Iris von Everett, będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj. Wyglądało to bardzo ładnie, jak się zaczął rozpadać dwór. W sumie rozpadać, dezintegrować się zaczął.
No i co? Koniec. Zostało nam chyba ostatnie zadanie, czyli spotkać się z Olgierdem w Alchemii. Co nie zmienia faktu, że no, nie zrobimy tego w dzisiejszym odcinku. Tak więc cóż, dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmina III. Trzymajcie się, piona.